Witam wszystkich. Nazywam się Stanisław Pawlak. Jestem psychologiem, terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Dzisiaj chcę opowiedzieć o mindfulness i doświadczeniach psychodelicznych w leczeniu uzależnień. I o czym będę mówił? Na początku powiem, skąd się biorą uzależnienia. I jakie czynniki mają wpływ na to, że jedne osoby są bardziej podatne, a inne nie? Jakie mechanizmy wikłają głębiej w uzależnienie i też utrudniają podjęcie skutecznej pomocy, terapii, czy w ogóle sięgnięcia po pomoc? Jak praktyka uważności, mindfulnessu może w tym pomóc w terapii uzależnień oraz jak się doświadczenia psychodeliczne do tego mają. I tutaj głównie chciałem poświęcić czas na powiedzenie o entropicznej teorii mózgu. To właściwie jest taka hipoteza Carharta Harrisa i współpracowników, więc postaram się to dosyć najjaśniej, jak tylko mogę, przedstawić. U niej wspomnę o duchowości i jej roli w leczeniu uzależnień oraz o tym, jak doświadczenia psychodeliczne mają się do doznań typu mistycznego. I na koniec przedstawię kilka badań sprzed banu na psychodeliki, no i kilka badań z XXI wieku. Oraz na końcu będzie czas na pytania. Dobra. Więc tak, skąd uzależnienie? Dlaczego ludzie używają substancji psychoaktywnych? No, z różnych powodów. Dlatego, żeby poczuć się lepiej, z ciekawości, żeby poczuć się inaczej, żeby przeżyć coś razem z innymi, żeby poczuć więcej energii lub żeby poczuć ulgę od stresu, od napięcia. I co daje używanie substancji psychoaktywnych? No, niektórzy poznają, że substancje psychoaktywne są sposobem na trudy życia, takie jak nuda, jak stres, jak nieprzyjemne emocje, jak napięcia w ciele. I używanie tych substancji coś im daje. Daje im możliwość uniknięcia czegoś, chwilowego rozwiązania problemów, czy niemyślenia też o takowych. Oraz daje to poznanie nowych osób, uczestniczenie w jakichś rytuałach społecznych, czy akceptację grupy. Okej, teraz co sprawia, że pewne osoby są bardziej podatne na uzależnienia, a pewne nie. Jakie czynniki zwiększają ryzyko uzależnienia? No więc to uzależnienie jest problemem wielowymiarowym. Tak, trudno jest wskazać jedną przyczynę. Wśród takich obszarów, które mają znaczenie, no jest psychika, jest konstrukcja psychiczna, są umiejętności i sposoby na radzenie sobie ze stresem. Tolerancja poziomu frustracji, pewne cechy osobowości, które mogą predysponować do uzależnień, impulsywność temperamentalna, pewne zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne oraz doświadczenia wczesnodziecięce, na przykład no, trauma, która zwiększa ryzyko późniejszych komplikacji. Kolejnym obszarem, który ma znaczenie, no jest somatyka. Są predyspozycje genetyczne, nie ma genu uzależnienia, nie ma genu uzależnienia od alkoholu czy od narkotyków, ale można odziedziczyć pewne predyspozycje i pewne deficyty, na przykład związane z zaburzeniami w mózgu, jeśli chodzi o obszar nagrody. No i wcześniejsze choroby, które są związane z zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Trzecim obszarem jest obszar społeczny. Jest to wpływ środowiska,
jest to wspólnota i najbliższe otoczenie, w jakim osoba się wychowuje, dorasta, przebywa, wchodzi w interakcje. Jest to chęć akceptacji w grupie, chęć akceptacji grupy rówieśniczej oraz nauka poprzez obserwację tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu oraz jak ono reaguje i radzi sobie ze stresem. Okej. No dobra, te trzy czynniki psychiczne, somatyczne i społeczne, ale co do samej substancji, czy są jakieś chemiczne haczyki, które gdzieś tam się podhaczają i powodują, że mamy chęć ponownie sięgać po daną substancję. Takie dwa przykłady badań, obserwacji, które też dla mnie są takim dosyć istotnym takim argumentem pokazującym, że duży wpływ na to mają czynniki osobowościowe i społeczne, jest badanie doktora Bruce'a Aleksandra pod koniec lat 70., gdzie to doktor Aleksander sprawdzał, jak uzależnienie od narkotyków przebiega. No i w pierwszej wersji umieścił szczura w klatce, który miał do wyboru dwa poidełka. Poidełko z narkotykiem i poidełko bez narkotyku. No i szczur tak długo używał narkotyku, aż doprowadził do przedawkowania i zgonu. No dobra, ale doktor Aleksander stwierdził, że ten szczur był sam, odizolowany od reszty, w sumie nie miał co robić, nudził się, więc jedyne, co mu pozostało, no to używanie narkotyku jako jakieś zajęcie. No i używał go tyle, że w końcu doszło do przedawkowania. Więc w drugiej wersji zbudował coś takiego na wzór szczurzego parku, gdzie szczury były w gromadzie, mogły tworzyć jakieś więzi społeczne, mogły się bawić, bo były tam różne zabawki, mogły są swobodnie kopulować. No i również w tym szczurzym parku umieścił poidełko z narkotykiem. No i te szczury w tym szczurzym parku również używały poidełka z narkotykiem, tylko że nie doprowadziły do przedawkowania, ponieważ miały różne alternatywne źródła satysfakcji czy spędzania czasu. I mimo to, że narkotyk był dostępny, no to nie prowadziło to do przedawkowania i do śmierci. Kolejnym takim przykładem, takim naturalnym eksperymentem, obserwacją była wojna w Wietnamie, gdzie to 1/5 żołnierzy amerykańskich nadużywała heroiny po to, żeby się uspokoić po stresie bojowym, po napięciu związanym z polem bitwy, po traumatycznych przeżyciach, po cierpieniu, po obawie o swoje życie, gdzie heroina stanowiła taki bufor, który pozwalał im przetrwać. Po powrocie z wojny, już jako weterani, 95% żołnierzy, którzy nadużywali heroiny w czasie wojny w Wietnamie, zaprzestało jej używania bez pomocy specjalistycznej. Kiedy wrócili do bezpiecznych środowisk, do swoich rodzin, gdzie mogli ponownie się połączyć i nawiązać swobodne więzi, nie następowało potrzeba, aby korzystać z tej substancji. A więc nasuwa się taki wniosek, że tak właściwie substancja no, jest substancją, jest neutralna i bardziej można się przyglądać i zastanawiać nad relacją, jaką mam z tą daną substancją, co ona mi załatwia, co ona mi daje, czym ona jest w moim życiu. No i dlaczego tak trudno przestać, skoro pojawia się uzależnienie? I dlaczego powiedzenie nie wystarczy? Trzeba zrozumieć, że substancja dla osoby, która jest od niej uzależniona,
jest jakimś, stanowi pewien puzzle w układance, coś jej daje, coś jej załatwia. I przyprawa, czyli rekreacyjne, okazjonalne używanie alkoholu, narkotyków, w tym przypadku staje się daniem głównym, który jest dosyć ważnym obszarem w życiu, którym coś załatwia, którym coś reguluje. No i wtedy zaczyna pojawiać się problem. Jakie mechanizmy uzależnienia? Pierwsze, o czym chciałem powiedzieć, to o zniekształceniach poznawczych, które pojawiają się, kiedy konfrontuje się osoba z pierwszymi komplikacjami zdrowotnymi, finansowymi, społecznymi, relacyjnymi. No i osoba taka je ignoruje, minimalizuje, zaprzecza lub zrzuca odpowiedzialność na zupełnie inne przyczyny, ponieważ no, nie chce za bardzo konfrontować się z taką stresującą, bolesną prawdą, ze swoim cierpieniem. No i te zniekształcenia poznawcze nie są specyficzne tylko dla uzależnienia, no, ale również są one używane przez ogół zwykłych śmiertelników, gdzie no, czasami nie chcemy się konfrontować, kontaktować z pewnymi rzeczami, które budzą w nas stres bądź cierpienie. No i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic dziwnego, tylko że tak stereotypowo się przyjęło, że osoby uzależnione używają tych zniekształceń poznawczych intencjonalnie. One nimi manipulują, po to tylko, żeby się nie przyznać, że są uzależnione. No, co jest dosyć takim raniącym oskarżeniem, że to jest używane intencjonalnie. No i prowadzi do pewnego takiego stereotypu, że osoby uzależnione to manipulatorzy. Co jest dosyć trudne i co też jest jednym z tych mechanizmów, które utrzymuje osoby w tej sytuacji, w tej pozycji uzależnienia, bo trudno im wtedy jest sięgnąć po pomoc, trudno jest wtedy jakby wyjść poza ten schemat tej identyfikacji manipulatora. Problemy stanowią dysfunkcjonalne przekonania, które są specyficzne dla uzależnienia. One dotyczą zbawiennego, oczekiwanego wpływu substancji, bądź też no, przekonania o własnej takiej niezaradności, że właściwie bez substancji no, to sobie nie poradzę. Substancja sprawia, że lepiej się czuję, że mam lepiej gadane, że lepiej wchodzę w kontakty. Natomiast no, bez tej substancji nie dam sobie rady. Te przekonania spełniają też taką funkcję samospełniającą się przepowiedni, bo im osoba bardziej im zawierza, no, tym bardziej potwierdza te przekonania. I przekonania specyficzne dla uzależnienia no mają taką tendencję do rozrastania się. Zaczynają się tak pozornie niewinne, typu, że na pewno się nie uzależnię. Przechodzą do takich, że alkohol sprawia, że czuję się dobrze, do takich już dysfunkcjonalnych, typu, że bez alkoholu nie dam sobie rady. Więc one też mają tendencję do rozrastania się i objmowania coraz większej takiej przestrzeni. Kolejnym mechanizmem, który trzyma w uzależnieniu, to jest nałogowe regulowanie uczuć, kiedy to substancja staje się regulatorem. Kiedy odczuwam cierpienie, obawę, lęk, smutek, potrzebuję doświadczyć ulgi i substancja jest tą rzeczą, która mi tą ulgę dostarcza. Im częściej osoby z tego korzystają, tym głębiej wchodzą w takie błędne koło uzależnienia, które się już samo nakręca. To jest taka matnia, z której jest ciężko samemu samodzielnie wyjść. Polega na tym, że kiedy jest złe samopoczucie, smutek, obawa, jakieś cierpienie, stres, no jest pragnienie, potrzeba doznania ulgi poprzez przyjęcie substancji psychoaktywnej, które tą ulgę przynosi. To jest takim niezawodnym środkiem samoleczenia. No i po tej chwilowej uldze mogą przyjść konsekwencje odroczone w czasie. Konsekwencje relacyjne, konsekwencje finansowe, konsekwencje prawne, jeśli to są substancje nielegalne, konsekwencje zdrowotne, no, które generują też większy stres, większe cierpienie.
Więc złe samopoczucie, które znowu uruchamia potrzebę ulgi. I ulga jest zaspokojana w sposób przyjęcia substancji psychoaktywnej. No i to błędne koło uzależnienia się kręci. To jest trochę tak jak w małym księciu, kiedy mały książę spotyka się z pijakiem, no i się go pyta, dlaczego pijesz? Pijak odpowiada, że pije, aby zapomnieć, że pije. I to tak trwa. Ściśle z uzależnieniem związany jest głód. Głód jest to wewnętrzny przymus, taki nacisk do tego, żeby zażyć substancji w celu redukcji pewnego napięcia, bądź też postępowania w sposób nawykowy. No i utrata kontroli. Stereotypowo się przyjęło uważać, że osoby uzależnione nie mają kontroli, mają utraconą, jak czują, nie mają kontroli nad głodem, nad przyjmowaniem substancji, co nie jest do końca prawdziwe, bo one tą kontrolę mają. Inaczej no, to nie miałyby żadnego wpływu na to, na reakcję na pragnienie picia. Od razu by to sprawiło, że one nie, amoku by pędziły do sklepu i piły. I konsumowały substancje tak długo, aż doprowadziłoby to do przedawkowania. No więc ta kontrola jest zachowana, ta kontrola istnieje, ale ona jest upośledzona. I też wyćwiczenie kontroli jest taką sprawą techniczną, o której zaraz też powiem, bo widzę tam przestrzeń na korzystanie z mindfulnessu. Tu mamy taki po prawej stronie schemat głodu, który zaczyna się zwykle od jakiegoś wyzwalacza, stresu. Może być to wyzwalacz zewnętrzny, jak na przykład kontakt z substancją, bądź przebywanie w miejscu, w którym się tą substancję spożywało, bądź kontakt z osobami, z którymi się wspólnie zażywało. Bądź też wyzwalacz wewnętrzny, jak to jest nieprzyjemne emocje, jakieś nieprzyjemne wspomnienia, jakieś nagłe wydarzenie stresujące, ból. I ten stres uruchamia pewne przekonania dysfunkcjonalne, typowe dla uzależnienia. Takim przykładem tego schematu głodu będzie przekonanie osoby uzależnionej od kokainy. Bez kokainy nie potrafię się bawić. To przekonanie zwykle nie jest poddawane refleksji i ono jest uruchamiane wtedy, kiedy sytuacja jakoś je wyzwala. Na przykład, kiedy dostaję zaproszenie pójścia na imprezę. Uruchamia się to przekonanie, że kokaina pozwala mi się dobrze bawić. To uruchamia z kolei pragnienie wzięcia kokainy. Pojawiają się pewne myśli automatyczne, które tłumaczą i przyzwalają na wzięcie. Zasłużyłeś sobie, rozróżnisz się na tej imprezie, więc pojawia się głód, czyli już nawykowe działanie i poszukiwanie i pozyskiwanie substancji, które prowadzi do jej konsumpcji. Kolejny z mechanizmów jest nawrót uzależnienia. No, wielu uzależnionych mimo prób, mimo podejmowanych starań, utrzymywanej abstynencji, powróciło do uzależnienia. Jest to powrót do starych nawyków już po jakimś czasie wprowadzenia jakiejś zmiany. Więc jest tu czynnik czasowy, że ten nawrót postępuje po jakimś czasie już podjęcia prób poradzenia sobie. Tylko te próby okazały się jakieś niewystarczające. Mindfulness a głód. Jak widzę korzystanie z praktyki uważności w radzeniu sobie z głodem alkoholowym. Między pragnieniem wzięcia substancji a głodem jest przestrzeń. Na początku niewielka, ale w tej przestrzeni właśnie jest miejsce na praktykę uważności, bo w tej przestrzeni jest miejsce na podjęcie świadomej decyzji, czy dalej idę w kierunku nawykowego działania, czy podejmuję świadomą decyzję, aby na przykład odwrócić uwagę od głodu, aby go zaobserwować, aby zobaczyć, jakie myśli się pojawiają, jakie uczucia napędzają to uczucie głodu. Głód jest nie tylko
doznaniem mentalnym, ale również na poziomie ciała, ponieważ głód substancji przypomina głód, normalny głód fizjologiczny, więc może też się pojawić ssanie w żołądku, pojawia się jakiś ból, jakieś napięcie w ciele. Jeśli to zaobserwuję, daję sobie więcej czasu między tym pragnieniem a głodem na podjęcie świadomej decyzji. I to techniczne rozwijanie kontroli rozumiem w ten sposób, że osoba przyzwalając na pewne doświadczenie, które jest niewygodne, zauważa, że ono jest tylko fragmentem, że ono jest tylko częścią tej układanki, która stanowi szerszy obraz. I w tej części układanki, gdzie dominuje głód i te nieprzyjemne myśli, uczucia czy doznania z ciała, jest też osoba obserwująca to wszystko, doświadczająca, która może wejść w kontakt z chwilą obecną i dać sobie niezbędny czas, który może zadecydować nad nawykowym działaniem bądź świadomą obecnością, która jest w tym przypadku lecząca. Praktyka wdzięczności. W tym momencie, kiedy jest praktyka uważności, która no, wymaga czasu, zarówno jeśli chodzi o praktykowanie jej, jak i korzystania z tego czasu, który ta uważność daje na podjęcie świadomej decyzji albo świadomej obserwacji, może dać też czas na bycie dla siebie dobrym, ponieważ w świadomości osoby uzależnionej było dużo, jest dużo samokrytycyzmu, jest dużo samokarania, stygmaty społeczne, stereotypy nie pomagają wyjść z tej roli osoby uzależnionej i też sama osoba uzależniona myśli o sobie przez pryzmat tych etykietek, tych łatek. Dlatego kiedy czuje głód, może jeszcze dodatkowo się samokrytykować za to, że w ogóle ten głód jest. Natomiast głód jest naturalnym objawem uzależnienia. Głód się pojawia i trwa jakiś czas, po czym przechodzi. I o tym też warto pamiętać, bo to jest rzecz, w którym mogę dać sobie czas, mogę się unieść na tej fali głodu, ale nie wpaść pod powierzchnię, tylko się na niej utrzymywać i ją przeczekać. Ta kontrola, która jest usprawniana przez uważność, polega bardziej nie na tym, że przeciwstawiam się jakiemuś dyskomfortowi i próbuję po prostu wytrwać w nim, tak wręcz masochistycznie, ale nad kontroli nad różnymi innymi aspektami życia, związanymi z uzależnieniem. To jest trochę jak oko cyklonu, które w centrum jest ciche, stabilne i spokojne, natomiast wewnątrz wszystko się zmienia i wieje oraz kręcą się chmury. Uważność na sygnały nawrotu. Nawrót nie pojawia się nagle. Jest zwiastowany przez jakieś wcześniejsze sygnały, jak jakieś tendencja do przemęczenia się, nagle częstsza drażliwość, irytują mnie rzeczy, które wcześniej mnie nie irytowały. To mogą być sygnały nawrotu. I im wcześniej one są spostrzeżone, zauważone, przez uważną obserwację i bycie w takiej pozycji obserwatora, nie tylko aktora, który jest targany przez różne działania i doświadczenia życiowe, możemy zobaczyć i wcześniej zacząć reflektować, że coś się zmienia, w którą stronę to idzie, co mogę podjąć, żeby to zmienić. Tutaj też widzę rolę uważności. Psychodeliki. Terapeutyczny potencjał doświadczeń psychodelicznych no jest znany i badany od lat 50., 60. Terapeutyczny potencjał psychodelików polega na zmniejszaniu aktywności i łączności sieci mózgowych, które zwykle są nadaktywne w depresyjnym rozmyślaniu, w mentalnej podróży w czasie, w takim samoobserwacji siebie, ale takim bardziej introspektywnym.
I psychodeliki zmieniają świadomość poprzez dezorganizację tej standardowej aktywności w mózgu, która jest nadaktywna w pewnych takich skostniałych stanach, jak depresja, jak doświadczanie głodu, czy zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, kiedy to myślenie jest takie skostniałe, sztywne. No i hipoteza mózgu entropicznego. Czym w ogóle jest entropiczność? Czym jest w ogóle entropia? No to jest takie fizyczne zjawisko, które określa pewien stan nieporządku, niepewności w układzie, ale też większej swobody i ekspansji. No i przykładem entropii jest gaz. W rysunku A ten gaz jest ograniczony. Możemy łatwiej przewidzieć, po której stronie on będzie występował. Jest bardziej skupiony, jest bardziej uporządkowany. Natomiast w rysunku B gaz jest swobodny. Jest większa ekspansja tego gazu i trudniej jest przewidzieć, gdzie dane cząsteczki będą. Też jak patrzymy na różne metafory stanu psychodelicznego, to widzimy pewne podobieństwa, jak ekspansja świadomości, czy dezorganizacja świadomości. No i jak się ta hipoteza mózgu entropicznego ma do neuroobrazowania doświadczeń psychodelicznych? Carhart Harris i inni, którzy są autorami tej hipotezy mózgu entropicznego, zakładają, że umysł pierwotnie jest entropiczny, że pierwotnie ta elastyczność, niezorganizowanie i ta anarchia w umyśle jest pierwotna w stosunku do wtórnej świadomości normalnego człowieka. I te pierwotne stany są bliższe stanom umysłu dziecka, marzeniom sennym, głębokim stanom medytacyjnym. Natomiast normalna świadomość jawy, która powstała w wyniku stłumienia entropii, powstała w wyniku też ewolucji umysłu, który dąży do jak najbardziej precyzyjnego określenia środowiska i też jak największej kontroli, czyli jak najmniejszej niepewności układu i jak najmniejszego nieporządku. Więc ta wtórna świadomość, która powstała ze stłumienia entropii w wyniku dojrzewania, cechuje się pewną taką sztywnością, ale przez to zwiększa ograniczenie i porządek. Więc też cechuje się testowanie rzeczywistości oparte na dowodach, gdzie w pierwotnym stanie mamy dominację myślenia magicznego, takiego odrealnionego. Więc wtórna świadomość kieruje się zasadą rzeczywistości, realizmu. Psychodeliki zmieniają aktywność mózgu, pozwalają wrócić w sposób taki kontrolowany do stanu pierwotnego, kiedy stan jest bardziej elastyczny. No i okej. I tak właściwie, jak się to ma do leczenia uzależnień i o co chodzi z tą pierwotną świadomością? W wyniku zaburzeń pewne stany stają się patologicznie sztywne. Dominuje w nich niska entropia. U osoby uzależnionej procesy poznawcze są sztywne i nieelastyczne poprzez głód, poprzez samokrytycyzm, poprzez pewne utrwalone schematy i sposoby myślenia i reagowania. Osoba, która traci zainteresowania i alternatywne sposoby radzenia sobie oraz źródła satysfakcji, traci swoją elastyczność i koncentruje się na uzależnieniu. Przez to to prowadzi do myśl o skostnienia, do takiej sztywności poznawczej. Natomiast wysoka entropia zmniejsza dominację głodu i skostniałego myślenia. W niskiej entropii, w większym uporządkowaniu, ograniczeniu mamy pewną dominację, pewnego
od stanu, pewnego stanu, pewnego pragnienia, natomiast w zwiększonej entropii ta hierarchia jest anarchią, nie ma dominacji, komunikują się ze sobą różne podsystemy, które nawet wcześniej się nie kontaktowały. Świadomości podstawowej, do której umysł jest przeniesiony pod wpływem doświadczenia psychodelicznego, istnieje większa możliwość komunikacji i większa system jest bardziej zorganizowany. I ta zdolność psychodelików no jest właśnie ich potencjałem terapeutycznym. Okej, okay, jakoś tak mam też wrażenie, żeby lepiej to zrozumieć, o czym mówię, no jest metafora mózgu jako góry śnieżnej, po której zjeżdżają saneczkarze. Saneczkarze zjeżdżają z tej góry określonymi drogami. I im dłużej zjeżdżają, tym te drogi i kolejny stają się coraz bardziej wyjechane. Aż w końcu te ścieżki, te drogi, po których zjeżdżają, stają się korytarzami, tunelami. No i to jest metafora usztywnienia i zmniejszonej entropiczności, ponieważ zakres alternatywnych dróg, którymi mogę zjechać z góry, no jest ograniczony, ponieważ głównie zjeżdżam tymi wyjechanymi, nawykowymi drogami. No i teraz co zrobić, żeby mieć możliwość zjazdu i eksplorowanie różnych innych dróg? No to jest śnieżyca, którą jest doświadczenie psychodeliczne. Śnieżyca zrównuje śnieg i zrównuje wyjechane kolejny, tak że saneczkarze mogą zacząć eksplorować różne inne drogi. Kolejną taką metaforą, która może to jakoś wytłumaczyć, jest no, impreza. Podczas zmniejszonej entropii impreza jest sztywna, ponieważ dominuje pewna podgrupka, pewnych przyjaciół, którzy narzucają temat rozmów, narzucają to, jak należy spędzać dany czas. No i to są pewne skostniałe schematy myślenia i zachowania. Co zrobić, żeby ta impreza stała się znowu swobodna? No, potrzeba ją przeorganizować. I tu jest doświadczenie psychodeliczne, które sprawia, że poszczególni goście tej imprezy zaczynają ze sobą rozmawiać na różne tematy. Nie ma dominacji tematu, jest natomiast duża pula tematów, na które różne osoby, które nawet ze sobą wcześniej nie rozmawiały, mogą rozmawiać. To jest potencjał terapeutyczny, ponieważ w tym stanie przejścia z wtórnej do pierwotnej świadomości następuje porzucanie pewnych usztywnionych schematów działania i myślenia przez sprawdzanie, testowanie nowych sposobów, nowe perspektywy. Ok. Na tym rysunku widzimy dwa style działania umysłu. Wysoka entropia, gdzie po lewej skrajności mamy stan psychodeliczny, świadomość dziecka, sen REM, ale również wczesną psychozę, myślenie magiczne, kreatywność. Natomiast po prawej stronie niskiej entropii, wtórnej świadomości, na skraju mamy sztywność, ruminacje depresyjne, głód w uzależnieniu, sztywne, ciasne myślenie. Pod wpływem dojrzewania świadomość grawituje w kierunku podkrytyczności, czyli w kierunku obniżonej świadomości, ponieważ styl poznania kieruje się takim depresyjnym realizmem, kiedy więcej rzeczy jest pewnych, jakichś schematycznych, automatycznych, gdy mamy organizację i kontrolę nad większą ilością rzeczy, więc poznanie jest bardziej zhierarchizowane. Natomiast w doświadczeniu psychodelicznym umysł przenosi się w kierunku krytyczności właściwej, czyli punktu między totalnym chaosem a porządkiem.
Okej. Ten moment przejścia ze stanu świadomości no jest też momentem takim, gdzie obecność opieka terapeuty ma znaczenie w tym, że może wesprzeć osobę, która z przejścia z ograniczonego stanu w stan taki bardziej nieograniczoności może dominować w tym stanie lęk, więc terapeuta może wspierać, akceptować przez w ogóle obecność, może już wspierać ten proces eksplorowania i doświadczania. No i doświadczenie psychodeliczne, które zwiększa elastyczność psychologiczną, no pokrywa się z procesami heksafleksu w akcie. Podczas doświadczenia psychodelicznego jest zwiększony kontakt z chwilą obecną, bo jest pełne doświadczenie tu i teraz, co też potwierdzają badania, które pogłębiają stany medytacyjne pod wpływem stymulacji receptora księcia T2A, który jest stymulowany poprzez psylocybinę bądź LSD, substancje psychodeliczne. Podczas doświadczenia możemy zobaczyć siebie w kontekście uzależnienia, ja jako kontekst, można się zdystansować od pewnej identyfikacji z pewną określoną tożsamością, która jest na dłuższą metę raniąca, jak manipulator, alkoholik, narkoman, pijak czy ćpun. Kontaktujemy się bardziej z trzeźwymi wartościami, które zostały wyparte przez używanie substancji. I w badaniach widać, że po podaniu substancji zwiększa się czas abstynencji oraz jest ograniczone spożywanie substancji psychoaktywnej, takiej jak alkohol i narkotyki, oraz jest większa akceptacja, większa otwartość na siebie. Przerwa na wyjście wody. Ok. Doświadczenia mistyczne, duchowość. Nawiązanie kontaktu z siłą wyższą, jakkolwiek ją pojmujesz. Duchowość ma istotne znaczenie w wychodzeniu z uzależnień. No, chociażby można spojrzeć na program anonimowych alkoholików, który opiera się na duchowości i na kontakcie z siłą wyższą. Podczas doświadczeń psychodelicznych użytkownicy badani często zgłaszają doznania typu mistycznego, które spełniają kryteria doznania mistycznego. I to doznanie mistyczne powoduje zwiększenie dobrostanu, samoakceptacji, wzrost w cesze otwartości na doświadczenia, co wiemy z badań Rolanda Griffitha, który udowodnił, że względnie skostniałe, trwałe cechy osobowości, które nie podlegają zmianie, po doświadczeniu psychodelicznym mogą się zmienić, zwłaszcza cecha otwartości. Ok, badania. Trzy badania. Pierwsze to są badania i takie metaanalizy badań z lat 50., 60. Pierwsza taka dosyć spora metaanaliza z 2012 roku, która skupia się na spośród kilkudziesięciu badań, skupiła się na badaniach, które są, były najbardziej metodologicznie poprawne i spośród tych sześciu badań, w których łącznie było 536 badanych, doświadczenie psychodeliczne pod wpływem LSD spowodowało znaczny spadek użycia alkoholu i follow-upy były po 2, 3 i po 6 miesiącach, gdzie ten efekt był istotny statystycznie. Oprócz tego w niektórych raportach badani pisali o zwiększeniu
poczucia odpowiedzialności nad swoim życiem, o wglądzie w istotę swoich problemów oraz o zwiększeniu samoakceptacji. Kolejnym takim artykułem, który skupiał się na przeglądzie takim historycznym wczesnych badań nad leczeniem uzależnień od alkoholu, to jest artykuł z 1998 roku, który przygląda się pierwszym badaniom, które dopiero przygotowały podwaliny pod takie bardziej wystandaryzowane i metodologicznie poprawne badania, które są prowadzone dzisiaj, jeśli chodzi o użycie substancji psychodelicznych. I co ciekawe, na początku 50. lat, gdzie to zauważono potencjał substancji psychodelicznych w leczeniu uzależnień, bardziej skupiano się na ich właściwościach psychozomimetycznych, czyli które udawały, symulowały psychozę i też wywoływały takie doświadczenie, jakim jest delirium tremens, ponieważ zauważono podobieństwa tego stanu. Dopiero z czasem przekonano się o ich właściwościach terapeutycznych i jakie mechanizmy są odpowiedzialne za pozytywne wzrosty u osób uzależnionych. Trzecie badanie z 1965 roku jest z naszego polskiego podwórka, gdzie to skupiono się na 14 osobach uzależnionych od alkoholu, które były przewlekle używające, hospitalizacje i leczenie ambulatoryjne nie odnosiły skutku. I tych 14 badanych poddawano takim wstrząsom psychodelicznym. To była dosyć duża dawka psychodeliku w krótkim czasie, gdzie polscy badacze zaraportowali, że substancja jest ciekawa, bo zwiększa, poprawia relację terapeutyczną, zwiększa taki zdrowy krytycyzm osób uzależnionych w stosunku do tego, w jakiej są sytuacji, oraz poprawia ich poczucie sprawczości, które jest też ważna w wychodzeniu z uzależnienia. I większość z badanych do pół roku utrzymywało abstynencję. I trzy badania po prawej stronie, to są badania z XXI wieku. Pierwsze badanie to jest takie dosyć duże badanie kwestionariuszowe, które sprawdzało za pomocą ankiet online ponad 300 osób, które spełniało diagnozę uzależnienia i jak doświadczenie psychodeliczne wpłynęło na ich późniejsze funkcjonowanie. I w tym badaniu 83% osób z tych pośród 343 nie spełniało dalej kryteriów uzależnienia od alkoholu po przyjęciu dawki. Jest to ciekawe badanie, które pokazuje, jak substancja psychodeliczna może mieć terapeutyczny wpływ w takich naturalnych, nieklinicznych warunkach. Piąte badanie, badanie Carhartta Harrisa, które sprawdzało przekonania i na temat różnych narkotyków spośród różnych użytkowników substancji, spośród różnych rekreacyjnych użytkowników narkotyków, przepraszam. I w tym badaniu brało 600 osób, to również było badanie kwestionariuszowe. I 67 osób, które użyło LSD i 60 osób, które użyło psylocybiny, czyli substancji aktywnej magicznych grzybów, stwierdziło, że efekty tych substancji były dla nich pozytywne i wniosły długotrwałą zmianę pozytywną w ich życiu.
I szóste badanie, ostatnie, które dzisiaj przygotowałem, to jest badanie na niewielkiej próbie 10 osób, ale metodologicznie poprawnie przeprowadzone, które wykazało, że po pojedynczym podaniu psylocybiny istotnie spada używanie alkoholu przez 36 tygodni. Ok. To jest bibliografia, którą się posługiwałem, przygotowując to wystąpienie. I czas na pytania. Dobra, bardzo dziękuję. I pierwsza rzecz to jest pytanie o to, jakie jest źródło tych badań dotyczących żołnierzy i heroiny? Tam w bibliografii umieściłem link do takiego wykładu TED i tam Johan Hari mówi o takim przeformułowaniu rozumienia uzależnienia. Też jak się wpisze Rat Park, Bruce Alexander, to też wyskoczą artykuły, które o tym piszą. Okej. Czy z perspektywy mindfulness, nauko mózgu, entropicznej teorii mózgu istnieją takie mózgi, które mają już tak wyjechane koleiny, że nie da się nic zrobić? Czy jest jakiś moment rozwoju uzależnień, w którym jest za późno na pracę z taką osobą, lub czy może są też tacy klienci, którzy są uzależnieni, którzy nie powinni mieć doświadczeń psychodelicznych lub którzy nie kwalifikują się pod mindfulness ze względu na swój stan somatyczny. Jaka jest tutaj twoja perspektywa? Co wiesz na ten temat? No więc jest różna głębokość uzależnienia. Jest szkodliwe, ryzykowne używanie substancji. Jest uzależnienie, gdzie jakby no takim sugerowanym, promowanym rozwiązaniem jest abstynencja, no i jest uzależnienie ciężkie, gdzie jest nastawienie się na redukcję szkód. Jeśli chodzi o osoby, które nie powinny być poddawane doświadczeniom psychodelicznym, to są osoby, które miały w swojej historii epizody psychotyczne i są też, mają głębokie zaburzenia osobowości, na przykład borderline, ponieważ zwiększenie entropiczności mózgu no, wprowadza stan poznania w taki stan bliżej psychotyzmu, co może utrwalić objawy u osób z epizodami psychotycznymi. I co też, tak mi się też nasunęło, takie spostrzeżenie, że osoby uzależnione częściej wykonują częściej podejmują pewne schematyczne sposoby myślenia niż inne i częściej wykonują pewne stereotypowe zachowania, które utrwalają ich w takim, a nie innym sposobie myślenia. I w jakiś sposób może to ta sztywność myślenia, to minimalizowanie tego nieporządku bronić też osoby uzależnione przed takim rozpadem świadomości w te bardziej entropiczne stany. Bronić przed takim psychotycznym zapadnięciem się, jakby, że ta substancja psychoaktywna, ta sztywność myślenia też pełni jakąś taką rolę w tym, dlaczego te osoby dążą w kierunku tej niskiej entropiczności, tej większej sztywności. Natomiast co do osób, które mogą być, które mogą nie odnieść w ogóle korzyści z doświadczeń psychodelicznych i które już są tak skostniałe, no to przychodzi mi na myśl no, osoby, które już przez używanie substancji psychoaktywnych mają organiczne uszkodzenia mózgu. Tyle.
Jest prośba o wrzucenie jeszcze slajdu z bibliografią, żeby ludzie sobie mogli spojrzeć. Jest też tutaj zwrócona uwaga, że jedna osoba mówi, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to są jednak różne substancje psychoaktywne o zupełnie innym działaniu. Stąd w tym kontekście nie wydaje się to być specjalnym paradoksem, jak ty uważasz? Głównie te badania, ta hipoteza entropicznego mózgu opiera się na badaniach mózgu pod wpływem psylocybiny i LSD. Natomiast dlaczego ja jakby tak to trochę określałem ogólnie substancje psychodeliczne, ponieważ myślę, że stany psychodeliczne wywołane też ayahuaską i substancjami, klasycznymi psychodelikami, które działają głównie jako agoniści receptora 5-HT2A. I one działają na podobne obszary mózgu. Dlatego też no jakby tu nie podejmowałem rozróżnienia, ale co do tego, że substancje psychodeliczne wprowadzają umysł w stan większej entropii, no też ten stan większej entropiczności mózgu wprowadza głęboki stan medytacji, silny stres, mózg w czasie marzeń sennych, że ten stan jest dosyć taki, że jest więcej kluczy, które prowadzi i otwiera drogę do tego stanu, niż tylko psychodeliki. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to twoje pytanie. Okej, to zaraz się dowiemy. A w międzyczasie jest jeszcze pytanie, na ile związek duchowości z trzeźwieniem, o którym wspomniałeś, jest udokumentowany empirycznie? Zastanawiam się, czy ten aspekt takich ruchów jak AA faktycznie jest leczący, a na ile tak naprawdę nie jest przeciwterapeutyczny? Nie czytałem, nie oznajmiałem się z badaniami, które potwierdzają ten skutek. Natomiast myślę sobie o badaniu Rolanda Griffitha, który badał wpływ doświadczenia mistycznego, które było indukowane doświadczeniem psychodelicznym, na późniejszą satysfakcję i samoakceptację, że tam dosyć ten związek był istotny. Natomiast co do programów duchowych AA i czy to jest antyterapeutyczne, no to zależy. I myślę, że w niektórych przypadkach to będzie uzasadnione i ważne. Natomiast no, w niektórych przypadkach faktycznie to może działać antyterapeutycznie. Że w sumie chodzenie na A jest terapią, co jest no, nieprawdą, bo meetingi AA nie są terapią uzależnień. Są grupami samopomocowymi. Terapia uzależnień no, jest czymś innym. Ja tak od siebie dodam, że na ile jest też kwestia właśnie, na ile jest też kwestia tutaj oferowania duchowości, a oferowania religijności i w pewnych różnych kontekstach to może się bardzo i w niepomocny sposób mieszać. Tak, podoba mi się, że w tym programie AA jest takie podkreślenie kontakt z siłą wyższą, jakkolwiek ją rozumiesz i faktycznie często ten kontakt z siłą wyższą to jest religijność i takie bardziej podporządkowanie się jakiejś religii, jakiemuś systemowi wierzeń, niż opieranie się na wewnętrznych przeżyciach duchowych. I jeszcze jest pytanie Karola, tutaj było wyżej, mnie minęło, nie zauważyłem go wcześniej. Mam pytanie o aplikację treści wykładu mindfulness w przypadku uzależnień behawioralnych. Jak to się ma tutaj? Skupiłem się bardziej w tym wykładzie na uzależnieniach od substancji. Mechanizmy uzależnienia behawioralnych są podobne.
Więc no, nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na to pytanie i też nie chcę tworzyć czegoś, więc nie czytałem takich badań i głównie skupiałem się na uzależnieniu tutaj od substancji, od alkoholu. Aczkolwiek no, mam taką intuicję, że mindfulness również będzie pomocny w przypadku uzależnień behawioralnych. I te techniki no, są jak najbardziej tam zasadne. Chociaż no, to jest moja taka intuicja, nie podpieram tego żadnymi badaniami. Jest jeszcze pytanie, jaka jest rola terapeuty w terapii uzależnienia przy użyciu psychodelików? Tutaj mówiliśmy o różnych metodach, o różnych substancjach, które możemy podać, ale jak tutaj wygląda sama relacja terapeutyczna? W tych badaniach z lat 50., 60., w których też, tylko też wrócę, o, ta druga pozycja, opisuje, jak wyglądała też rola terapeutów w niektórych badaniach i tam ta rola terapeutów polegała na tym, że starali się oni nie za bardzo ingerować w ten proces i zachęcali do takiego wewnętrznego przeżywania, aczkolwiek sugerowali od jakiegoś czasu do czasu, a propos, podawali jakieś sugestie a propos, żeby zaprzestać używania substancji, no w tym przypadku alkoholu, i mówili o korzyściach, które mogą wypływać właśnie no, z nie picia dalej alkoholu. Więc tutaj były takie sugestie przekazywane. Natomiast teraz to wygląda bardziej, że jak są te sesje dawkowania, terapeuta stara się jak najmniej ingerować. On jest tam bardziej osobą, która jest po prostu obecna, która daje wsparcie, która daje akceptację i która może pomóc w takim właśnie lęku, który może się wygenerować wtedy, kiedy jest przejście tej świadomości z tych stanów wtórnych do pierwotnych, co faktycznie może być takie no, przejście z tej takiej organizacji, takiej kontroli w taką niepewność, no, może spowodować dezorientację. Wtedy też myślę, że rola terapeuty no, no jest istotna, żeby ten stan nie przyszedł w jakieś zupełne odrealnienie i odrywanie się od rzeczywistości, tylko żeby jednak to było blisko tych celów terapeutycznych.